Dzień dobry, witam, słuchajcie. Przyszła... O właśnie, od Marcina. Ciekawe. No to dobrze, doszło całe i się nie potłukło. Doszło całe i się nie potłukło. Super. Wiecie jaki motyw? Moment, weźmiemy kamerkę. Miałem tam parę SMD-ków dla mnie przysłać. O właśnie, takich części, Marcin. No to byłem w szoku, bo myślałem, że nie swoją przesyłkę odebrałem. Przyszedł czajnik 2400 W do kawy. Będziemy zaraz kawę robić na warsztacie. A co poza tym? Końcówka mocy. Końcówka mocy 2400 W, nie? Tak to określił. Czyli tak, czajnik pobór ma 2400 W. Jak widać, z tego co wiem, to jest jakiś LEDowy, podświetlany, bo już tutaj się zdążyli mi pochwalić. Rozpakowałem to nie przed kamerą. No dobra, przyszły te SMD-ki, to są bodajże rezystory, tak? Rezystory są takich normalnych wymiarów, nie ma, trochę małe, kuźwa. Trochę małe, ja miałem jeszcze większe używane, ale dobra, ale fajnie, że są, bo jest tego, ale tutaj przysłał zrób to sam, końcówka mocy 2400 W, nie no, żartuję, to jest bodajże jakiś moduł, płytka PCB do jakiegoś modułu, no jeszcze nie wiem do czego, ale zobaczymy. Później Marcin mi opowie. No i słuchajcie, 2400 W w rozsypce. Co to jest? A wiem co to jest. No dobra, czajnik mamy z jakąś kapilarką w środku. Wstawiamy wodę i zobaczymy jak się świeci przy okazji. To sobie już tę kawę już mam zrobioną. Dobra, idę to zapodam. Może go tutaj sobie najpierw postawimy. Momento. To zajmiemy. Nalejemy. Nalejemy do czajnika wody. I wypróbujemy. Będzie świeżynka. Tak połowę wystarczy. Napisali max, prawie max, kurde. Wstawmy tu wodę. Uwaga, czerwona, zielona. Tu jest chyba włącznik, tak? Tak, włączamy, ustawiamy 90 stopni, jednym słowem, fajna rzecz, a tu, bodajże kostka, to jest właśnie chyba to jest ta kostka taka, ile tu ich jest, 1000, razy 8 czy... Aha, tutaj są wyjścia, tak? No tak, jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na 8 na 8. Wysokie, tak? To są same LEDy. 550 sztuk bodajże LEDów. Tak jest, z długimi nóżkami. Tutaj są te kondensatorki, rezystorki, kondensatorki to z AliExpress, wiedziałem o tym, ale o reszcie to nie, bym się nie spodziewał. Czyli co, będziemy lutować kostkę 8x8? Ja chyba moja mina sama mówi za siebie. Ja pierdolę.
Dobra, otwórzmy ją i zobaczmy, co tu w środku jest. No tak, podstawki, scalaki, procesor, pewnie już zaprogramowany, chyba że trzeba samemu. Co tu jest za procesor? 12C5A 60S2 STC jakiś, to już pewnie zaprogramowany. 7.4 HC 573 zatrzaski 573 to już wielkości komadorka płytka. Rezystorki, tutaj są jakieś, aha, dystanse, gniazdka, kondensatorki. O, jeszcze jedna podstawka. Cztery 7 kilo ma rezystorki. No dobra, reszta zostały piny. Gold piny. No. Precyzyjne. No i diody. 550 sztuk diodek. Jakieś czerwone kabelki. O, tu jeszcze chyba jakieś SMD-ki siedzą. Nie, nie siedzą. No i w sumie, wiecie, gotowy zestaw i kabel USB do zasilania. No nie do wiary. Przysłali mi robotę, no. Mam pomysła na tą kostkę, ale to może w przyszłości powiem. Dobra, zobaczmy, co tu się dzieje. Czajnik ma niebieski kolor z tego, co widzę. Czekaj. Czerwony wyłączony. 50. 80, 90. Włączymy. Zobaczymy, jak on zadziała, się sam wyłączy. Najwyżej sobie dolepkę zrobię. W sumie to jest pierwsze gotowanie w tym czajniku. Można by było go całego przygotować i wylać tą wodę. No dobrze, no. Czajnik się gotuje, kawa będzie. Jeszcze teraz wiem, czemu ten czajnik, Marcin, mi przysłałeś. Wiem czemu. To jest specjalny czajnik, o, się wyłączył. I 90 stopni podtrzymuje, tak? 90 stopni. Przysłałeś mi specjalnie czajnik, żebym zrobił kawę i za jednym posiedzeniem polutował wszystkie te diody, tak? A, i cyna. I cyna taka starsza, cynala, ale cieniutka. Bardzo dobra, bo ja takie właśnie cienkie też używam. Bo już została mi tylko ta bezołowiówka, taka zapaśna, także sobie zaraz tą przewinę na szpulkę i będzie kawa. Z pół kilo cyny, jakby nie było. Pewnie, no, trochę lżejsze niż ta szpulka. Dobra, ja pozdrawiam, Marcin, dzięki. Dzięki wam. Nie będę się nudził, kurwa. Ja 550 i wydaj. No to pan mówi jak, na trzepak zapraszam. Do widzenia, lecę na trzepak. Na razie.